Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie aplikacji do wyszukiwania połączeń lotniczych. Aplikacji, która nazywa się Air Tickets. Skąd pomysł? Zainspirował mnie Roman, który ostatnio szukał tej aplikacji tego typu. I ja na przestrzeni wielu lat już sprawdziłem naprawdę sporo tego typu aplikacji i Air Tickets jest to jedyna aplikacja, która na przestrzeni tych wszystkich lat po prostu działa, nie ma problemu z bazami, a obsługuje ponad 1000 przewoźników z całego świata. Te bazy są ciągle aktualne, aktualizowane i naprawdę, wierzcie mi na słowo, korzystam z tej aplikacji od kilkunastu lat i po prostu, albo inaczej, ja może z niej korzystam w tym momencie jakieś 6-7 lat, a jest to aplikacja, która, tak jak mówię, od kilkunastu lat, jak sięgam po inne aplikacje tego typu, sprawdza się najlepiej. Oczywiście, jeśli chcecie szukać połączeń lotniczych, na przykład za pomocą przeglądarki internetowej, no to tutaj wybór stron internetowych jest oczywiście jeszcze większy, chociażby od wyszukiwarki lotów Google zaczynając. No ale dzisiaj skupiamy się na aplikacji, tak żebyśmy mieli narzędzie do wyszukiwania połączeń lotniczych w kieszeni, więc ja zacznę od oczywiście przełączenia się na samą aplikację Air Tickets. Co powinniśmy wiedzieć o tej aplikacji? Przede wszystkim jest bezpłatna, link do niej znajdziecie w opisie. Aplikacja jest, z tego co kojarzę, stworzona przez Czechów, stąd też tłumaczenie interfejsu jest dość takie zabawne momentami. Nie wszystkie przyciski są zaetykietowane, ale możemy to sobie po pierwsze zaetykietować sami. Ja wam powiem co jak. Specjalnie usunąłem moje etykiety. A po drugie, część przycisków jest zdublowana i etykiety do tych przycisków są również interaktywne. Możemy je aktywować, więc co do zasady nawet nie ma takiej potrzeby, żeby te wszystkie przyciski, które nie są zaetykietowane, żeby je etykietować, ale nie ma ich też za dużo. Co musimy wiedzieć o aplikacji? Aplikacja ma kilka zakładek, przy czym nie są to takie typowe karty, które znajdziecie u dołu ekranu. Tutaj po uruchomieniu aplikacji w lewym górnym rogu znajduje się ikona Icon Menu. Tak ją czyta VoiceOver, jak słyszycie. Gdy ją aktywujemy, będziemy mieli tutaj dostęp do kilku tych zakładek, o których wspomniałem, czyli nowe wyszukiwanie połączeń lotniczych. Mapa cenowa. Mapa cenowa, tutaj jak kształtują się ceny w poszczególnych różnych obszarach świata. Hotele z zniżkami do 60%. Możliwość rezerwacji hoteli. O nas. O aplikacji, no i możemy też ocenić aplikację. Zaznaczone. My dzisiaj skupiamy się tylko na nowym wyszukiwaniu i od tego zaczniemy. Bilety lotnicze, nagłówek. Mamy tutaj nagłówek, bilety lotnicze, czyli nazwę samego ekranu i od razu przycisk, który VoiceOver anonsuje jako Bar Icon Search. Tu mamy przycisk wyszukiwania, no to ktoś powie, jej, ale jak to od razu wyszukiwanie, przecież nie mamy ustawionych żadnych informacji. I to nieprawda, bo oczywiście, jeśli coś wcześniej ustawialiśmy, tak jak ja tutaj, mam ustawione połączenie na trasie Bruksela-Katowice, ponieważ wybieramy się w niedalekiej przyszłości do Brukseli właśnie, to tutaj wyszukiwałem takiego połączenia i ten przycisk umożliwia mi po prostu po uruchomieniu aplikacji od razu kliknięcie w niego, aby sprawdzić aktualne ceny. Bo jak wszyscy doskonale zdajecie sobie sprawę, ceny biletów zmieniają się dość dynamicznie, mają na nie wpływ najróżniejsze sytuacje, czy to święta, najczęściej w kraju wylotu, czy po prostu kalendarz, bo w tygodniu bilety są tańsze. No i tak naprawdę wiele innych czynników, więc dość sprytnym rozwiązaniem jest sprawdzanie tych cen, jak one się kształtują w różnych momentach. I jeśli macie już wprowadzone jakieś dane, to wystarczy tutaj kliknąć, aby te ceny najbardziej aktualne zostały wyszukane i wam zaprezentowane. No ale my zaczynamy dzisiaj od wprowadzania informacji, więc omijamy ten przycisk Bar Icon Search, idziemy dalej w prawo. Ja tak sobie
swajpuję, czyli przesuwam palcem po ekranie w prawo z voiceoverem. Lotnisko. I mamy tutaj informację. Najpierw lotnisko wybieramy, a właściwie dwa, początkowe i końcowe. Przycisk. Mamy tutaj dwa niezaetykietowane przyciski. Przycisk. Możemy je sobie oczywiście zaetykietować jako miejsce wylotu, przycisk. Miejsce przylotu. Nie będę teraz tego robił, tylko wam pokazuję. Przycisk. Mamy potem tutaj przycisk icon reverse. Ikona zmiany, czyli zamiany właściwie. Możemy sobie zmienić miejsca docelowe, jeśli szukamy biletu w jedną stronę. Katowice. Mam w tym momencie wybrane z mojego wcześniejszego wyszukiwania Brukselę i Katowice, a klikam sobie icon reverse, zamianę tych lotnisk Katowice. I mam w tym momencie Katowice i Brukselę. Jak wybieramy lotnisko? Mogę albo kliknąć w jeden z tych niezaetykietowanych przycisków, Katowice. Albo mogę kliknąć po prostu w nazwę lotniska, które tutaj ostatnio się wyświetlało, więc ja powiedzmy klikam sobie w, może jeszcze raz zmienimy dla wygody tę kolejność i klikam w lotnisko wylotu, była Bruksela, stukam w nią i otworzyło nam się okienko wyboru lotniska. Słyszymy już, że voiceover przeczytał zamknąć, to takie właśnie śmieszne tłumaczenie. Miasto odbycia, nagłówek. I mamy miasto odbycia, czyli miasto wylotu, to a propos tego śmiesznego tłumaczenia. Szukaj, pole wyszukiwania. I możemy tutaj wpisać z palca nazwę miasta, z którego chcemy wylecieć. Może to być albo nazwa typu Katowice, albo możemy użyć skrótu używanego przez linie lotnicze, czyli na przykład dla Katowic to będzie KTW. Najbliższe lotniska. I mamy też tutaj opcję najbliższe lotniska, jeśli macie włączoną lokalizację. Lotnisk w pobliżu nie odnaleziono. Ja nie mam. Już szukałeś. I mamy też ostatnio wyszukiwane i tutaj też możemy sobie wybierać. Brussels, Belgium, Katowice, Poland, Pyrzowice, KTW. Mamy informacje różne lotniska, jakie były tutaj przeze mnie wyszukiwane. No to powiedzmy, ja sobie wybieram znowu Katowice. Po prostu stukam w tą nazwę. No i patrzymy, bo fokus nam ucieka na do lewego górnego rogu, na samą górę ekranu. Więc muszę się przeswajpować, muszę dojść do tego elementu. Katowice. Ja mam teraz dwa Katowice, dwa lotniska Katowice. Lotnisko Katowice. Odbycia, czyli wylotu Katowice. I lotnisko przylotu, więc ja sobie klikam w te drugie Katowice. Zamknąć. I wybierzmy Jasto, sobie jakieś szukaj. Inne lotnisko. Już szukałeś do Pragi, nie do Krakowa, nie, może do Warszawy. To będą połączenia bezpośrednie. I patrzymy, mamy Katowice, Warszawę. Poland. Z Polski do Polski. Z powrotem. Przycisk. Tam i z powrotem. Czy nas interesuje tam i z powrotem? No, nie mamy tutaj właśnie informacji, czy to jest zaznaczone, czy nie. I to jest minus, więc to musimy sobie sprawdzić sami. Przycisk. Data odbycia. I to poznajemy po tym, czy mamy dwie daty. Datę wylotu i powrotu, czy mamy tylko jedną datę, datę odbycia i przybycia. 24 maja 2023 mamy roku. Mamy jedną datę wylotu. I czyli mamy tylko lot w jedną stronę i na razie to zostawmy. 24 dorośli. Dorośli. Zmniejszenie. Przycisk. Mamy dwa. Dwie osoby. Zwiększenie. Możemy przycisk. Zmniejszyć. Dwa. Zmniejszenie. Lub przycisk. Zwiększyć, dajmy zmniejszenie. Jeden. Jeden dorosły. Dzieci. Dzieci. 12 lat. 12 lat, czyli już takie dzieci po prostu. Zmniejszenie. Nawet młodzież wygaszone. Nazwijmy przycisk. To. Zero. Zwiększenie. Zero dzieci. Niemowlęta. Niemowlęta. Infanci. Zmniejszenie. Zero. Tutaj mamy zwiększenie. Zero. Zaznaczone. Biznesowa. Przycisk. I wybieramy zaznaczone. Klasę. Ekonomiczne. Mamy przycisk. Ekonomiczną biznesowa. Wybraną. Przycisk. Biznesowa. Przycisk. I szukać. Nie szukaj, tylko szukać. Takie mamy tłumaczenie. Więc ja stukam w ten trwa wyszukiwanie przycisk biletu. I mamy wyszukiwanie. To chwilę trwa, bo tak jak mówiłem, baza zawiera ponad 1000 różnych operatorów lotniczych. Trwa wyszukiwanie biletu. Mamy wyszukiwanie, ale tu często pojawiają się takie tipy, takie podpowiedzi. Bilety w jednym kierunku mogą być droższe niż z powrotem. I tutaj właśnie na przykład podpowiada, że bilety w jedną stronę mogą być droższe niż tam i z powrotem. Bilety to w jednym też kierunku jedna mogą być droższe z takich, niż z powrotem.
złotych zasad szukania biletów często warto ich poszukać. 262 zł, oba kierunki 16, często 05, oddzielone od siebie długim terminem. I teraz tak, mamy, wróciłem, bo już mi się wyświetliły wyniki wyszukiwania, wróciłem na górę ekranu i mam informację tak, KTW WAW, czyli połączenie z Katowic do Warszawy, PLN, przycisk. Ceny w złotówkach, możemy tutaj sobie zmieniać, jeśli interesuje nas inna waluta. Bariton filter, przycisk. I mamy też przycisk bar icon filter, czyli przycisk filtrowania. Możemy go sobie zaetykietować, jeśli czujecie, że tego potrzebujecie. 24 maja. I mamy informację. I zwróćcie uwagę, ja teraz włączę to. Też to jest na zasadzie przechodzenia od elementu do elementu. Zobaczcie, jak VoiceOver czyta pierwsze połączenie. 24 maja 159 zł 13 10 KTW 23 40 WMI 10 gramów 30 metrów 1. Co my tutaj mamy? Ja to przejrzę, pokażę wam. Głośność. Najpierw język, spróbuję na punkt, przestawić na wyrazy. Tabela, brajl, czynność, rozpoznawa, opisuj obraz, znaki, wyrazy. Okay. 24 mamy maja. Najpierw datę. 159. Potem mamy kwotę, że 159 wydeł, zł. 13, 2.10. Wylot o 13.10 z Katowic, ale o 23.10.40, przepraszam. W mi. 10 gramów. Czyli 30 metrów. 10 godzin i 30 minut będzie jeden. Trwała podróż, aby dotrzeć do Warszawy i to 1 na końcu oznacza numer, ilość przesiadek. Czyli za 159 zł mogę dostać się w 10 godzin samolotem z Katowic do Warszawy, który bezpośrednio leci pewnie samego lotu jakieś 35 minut. No więc takie połączenie nas nie interesuje. Patrzymy dalej. 24 maja 174 zł 15 10 KTW 16 WAW 0 gramów 50 metrów. I takie połączenie już jest znacznie lepsze, bo 24 maja 174 zł 15 2.10 o 15.10 z Katowic KTW 16 2.00 16.00 w Warszawie 0 gramów 0 godzin 50 metrów. 50 minut i 0 przesiadek. To ja sobie kliknę w to połączenie. 24 maja 174 zł. Klikam w nie po prostu. Połączenie się otwiera i mam tutaj jak gdyby podsumowanie samego połączenia. 174 zł. 174 zł. Kiwi podkreślenie ta chwila. Przycisk. To reklama, a właściwie operator sprzedaży biletów Kiwi. Kupić. Przycisk. Mogę tutaj od razu sobie kupić ten bilet. Dane biletu. Nagłówek. I dane biletu. KTW WAW, Racelot 3884, Lot Polish Airlines, 15, 10, 16, 24 maja, SR, Katowice, KTW, 24 maja, SR, Warszawa, WAW, 0 gramów 50 metrów. Czyli mamy tutaj wszelkie informacje. Numer lotu, nazwę przewoźnika, o której startuje, skąd startuje, o której przylatuje, gdzie przylatuje i ile trwało połączenie lotnicze. I tu praktycznie nie ma więcej informacji. Jeśli chcielibyśmy kupić, to po prostu klikamy kupić, znowu to tłumaczenie, i jesteśmy kierowani do systemu, gdzie bilet elektroniczny możemy zakupić. Ja z tego systemu nie korzystałem, bo najczęściej kupuję po prostu bilety u przewoźników, a nie za pomocą czy za pośrednictwem nomen omen pośredników. Ale z tego co wiem, jest to dostępna funkcja. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jedno może połączenie na nieco bardziej złożonym przykładzie. Data odbycia. Bo chciałbym wam pokazać jeszcze wybór dat. Powiedzmy, że wybralibyśmy się z tych Katowic do nie do Warszawy, tylko do jakiegoś. No dobra, do tej Brukseli powiedzmy. I teraz tak, interesuje nas lot nie tylko w jedną stronę, ale w obie strony, więc ja się upewniam, mamy tak, Katowice, Bruksela, Polska, Belgia i teraz z powrotem. Więc stukam w ten z powrotem. Zaznaczone. W tym momencie mam zaznaczone i mogę się przekonać, czy to naprawdę zostało zaznaczone, bo patrzę na daty. Przycisk. Dalej mamy tak, przycisk do zmiany daty. Przycisk.
Znowu dwa niezaetykietowane i pierwszym przyciskiem będzie, tak jak w przypadku lotnisk, będzie data wylotu, czyli data odbycia, jak oni to tu piszą, i data powrotu, czyli data rozpoczęcia podróży i zakończenia podróży. Data odbycia. Mamy dwie daty, one się tu nazywają. Data odbycia. Data powrotu. Data powrotu. Możemy sobie w nie po prostu stuknąć i będzie to ten sam efekt, jak w przypadku lotnisk. 24 maja. I mamy pierwszą datę, 24 maj. Wielokropek. I druga data nie jest podana, więc mamy tylko wielokropek. Dorośli. I więc co robimy? Robimy to tak, że powiedzmy klikam sobie w datę powrotu i teraz otwiera mi się kalendarz. I tu niestety kalendarz jest taki śmieszny, że albo przesuwamy palcem po ekranie na zasadzie eksploracji i szukamy tego dnia, który nas interesuje. Tutaj 31 maj, 30, przesuwam palcem jeszcze w lewo, 29, albo po oderwaniu palca od ekranu możemy przesuwać też takimi pociągnięciami palca w lewo i w prawo, ale wtedy fokus nie będzie przeskakiwał nam po jednym dniu, ale po tygodniu. I zwróćcie uwagę, byłem na 29 maja. 22, przycisk. I teraz daję raz w lewo i jestem na 22, bo on mi przeskoczył o tydzień. Tak jest nieprawidłowo ten kalendarz zaprogramowany. 15, i idę przycisk. Znowu, 15, 8, w lewo przycisk. 8, 1 i patrzcie teraz znowu w lewo. Maj 2023, PON, WTSR, data powrotu, nagłówek. I wyszedł mi poza kalendarz, bo był pierwszy, 16, 20, więc 30, w drugą 3, stronę muszę 10, iść 17, teraz. Patrzcie, 17, 24, 31 i 4, 4, 11, 11, 18, 25, ja chcę na 26, bo wcześniej był 24, to 12, muszę przejść 19, jak gdyby parę tygodni 26, w kółko, przycisk. Żeby trafić na ten 26. No, klikam ten 26, jak będzie. 26. I co menu? Przycisk. Mam nadzieję, że to jest jasne dla was. Jak raz zobaczycie, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Możemy datę wybierać albo suwając palcem po ekranie, albo skacząc jak gdyby tydzień po tygodniu, a nie dzień po dniu. W ten sposób możemy wybrać z voiceoverem datę. Miesiące wybieramy przesuwając trzema palcami góra-dół, tak jakbyśmy przebijali stronę internetową. No i patrzymy, jakie mamy daty wybrane. Katowice, Brussels, Poland, Belgium. Mamy zaznaczone z powrotem przycisk. W obie strony. Przycisk. Data odbycia. Data odbycia, data powrotu. 24 maja 2023. Maj. 26 maja 2023. Maj. Dorośli. Zmniejszenie. 1. Jedna osoba. Dzieci. 2.12. Zmniejszenie. 0. Zero. Mniejsze. Zmniej. 0. Zwiększenie. Zaznaczone. Zero. Biznesowa. Szukać. I zaznaczone. Klasa ekonomiczna. No i szukaj. Trwa wyszukiwanie. No i znowu trwa wyszukiwanie. Pewnie jakaś odpowiedź będzie. Zobacz wszystkie warianty lotów na najbliższe terminy. Plus minus 3 doby. Kolejna podpowiedź, czyli warto sprawdzić 3 doby do tyłu i do przodu w kalendarzu, bo może się zdarzyć tak, że po prostu w danym terminie, kiedy my chcemy lecieć, ceny biletów są wyższe niż na przykład gdybyśmy wylecieli dzień wcześniej albo dzień później. Warto tego typu rzeczy też sobie sprawdzać, jeśli oczywiście mamy na tyle luźną w kalendarzu. 24 maja, 26 roku maja, 1126 zł, no i mamy wyszukane 18, bilety 50, 24, i patrzymy, 20, co tu 20, mamy od samego początku. Przycisk, KTW Bru, znowu mamy KTW Bru, Bruksela, PLN, przycisk, złotówki, bariton filter, przycisk. Filtr możemy tutaj sobie filtrować, na przykład połączenia bezpośrednie, niebezpośrednie, tutaj akurat nie ma połączeń bezpośrednich, to mogłem wam wcześniej pokazać u dołu ekranu, teraz zerknę, ale pokazać tutaj rejsy bez przesiadek, przycisk. Pokazać rejsy bez przesiadek, można to aktywować, no ale ja akurat wiem, że z Katowic do Brukseli nie ma rejsów bezpośrednich, więc nawet tego nie klikam, bo nam się wyczyści do zera ten lista wyników. 24 i zobaczmy, 24 co my tu maja, 26 roku maja, 1014 zł, 7, 55, 6, 30, KTW, CRL, 12, 10, 11, 15, CRL, KTW, 4 gramy 15 metrów, 1, 4 gramy 45 metrów, 1. No okej, to taki był ciąg, to teraz zobaczmy, jak to głośność, będzie wyrazy,
wyraz po wyrazie. 24 maja. Wylot mamy 24 26. maja. Maja. 1014. Powrót 26. 1014. 1014 zł kosztuje bilet tam i z powrotem dla jednej osoby. Wylot z Katowic o godzinie 7. 07 dwukropek. 07 dwukropek 55. 55. 06 dwukropek. 2:30. 6:30 przylot. KTW. Ciekawe gdzie. CRL. Zaraz zobaczymy. CRL. 12. Dwukropek i stamtąd o 12:10 wylot. 2:15. 2:11. 2:10. 12. O 12:10. 2:15. O 11:15, czyli dwa razy KTW. Przechodzimy strefę czasową. 15 metrów. I cała podróż zajmie 15 godzin. 1. 4 gramy. Z jedną przesiadką. No to dobra, to jest takie, może się wydawać trudne do interpretacji, więc klikam sobie pasażery w ten bilet. Jeden, ekonomiczny. I bilet nam się otwiera i patrzymy sobie teraz szczegóły. Co on tutaj wymyślił, ten program AirTickets. Patrzymy. I wykreślenie ta chwila. Wykupić dane biletu. Dane biletu. KTW BGY, Ryanair 3409, Malta Air 7, 55, 9, 40, 24 maja, SR, Katowice, KTW, 24 dobra. Maja, SR, Mediolan, BGY, 1 gram 45 metrów. Czyli lecimy najpierw z Katowic do Mediolanu. Przesiadka, Mediolan, 0 gramów 55 metrów. Za niespełna godzinę w Mediolanie proponuje nam przesiadkę. BGY, CRL, Reisefer 4523, Ryanair 10, 35, 12, 10, 24 maja, SR, Mediolan, BGY, 24 maja, SR, Bruksela, CRL, 1 gram 35 metrów. I później Ryanairem możemy dostać się do Brukseli. A jak wygląda powrót? Dane biletu, nagłówek. Następny, idziemy dalej w prawo. CRL WAF, Reisefer 5748, Ryanair 6, 38, 30, 26 maja, PT, Bruksela, CRL, 26 maja, PT, Warszawa, WAF, 2 gramy 0 metrów. 2 godziny trwa lot. Przesiadka, Warszawa, 1 gram 55 metrów. I za niecałe 2 godziny przesiadka w Warszawie do Katowic. WAF, Reisefer 3881, lot Polish Airlines, już 10, lotem 25, 11, 15, 26 maja, PT, Warszawa, WAF, w ten sposób maja, PT, możemy Katowice, wyszukiwać KTW, sobie połączeń lotniczych tak naprawdę po całym świecie i zgodnie z tym, co wam wspominałem, z mojego doświadczenia, ta aplikacja sprawdza się najlepiej. Jest to taki kompromis pomiędzy informacjami, jakie ona dostarcza, a jej dostępnością. Ponieważ inne aplikacje, jakie testowałem, były albo o wiele gorzej dostępne dla czytnika ekranu, albo pokazywały jakieś dziwne informacje, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Stąd właśnie wybór AirTickets i tak jak wspomniałem, no już nie pamiętam dokładnie od ilu, od 5, od 7 lat korzystam z tej wyszukiwarki i za każdym razem boję się, że gdy pojawi się jakiś nowy system, ona przestanie działać. Mówię tutaj o iOSie, ale za każdym razem jest ona aktualizowana do nowego systemu i działa praktycznie w sposób niezmienny, dzięki czemu cały czas możemy sobie na niej dość wygodnie pracować. Tak jak wspominałem, możecie sobie zaetykietować niezaetykietowane przyciski. Przypominam, jest to dwukrotne stuknięcie dwoma palcami z przytrzymaniem, aby wywołać edytor etykiet. W ten sposób możecie sobie fajnie ponazywać poszczególne elementy. Ja dzisiaj specjalnie zostawiłem wam taką wersję SOTE, żebyście wiedzieli, jak aplikacja wygląda w takim naturalistycznym widoku w momencie, gdy ją po prostu pobierzecie z App Store. Tyle z mojej strony. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je proszę w komentarzach pod tym filmem, na mojej szufladzie, piszcie na mojego maila. Jeśli tylko będę znał odpowiedzi, to chętnie wam ich udzielę. Oczywiście, jeśli jeszcze nie macie zasubskrybowanego tego kanału, to zróbcie to czym prędzej, wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o nowościach na moim kanale. Bardzo gorąco polecam wam polecanie kanału osobom, które mogą być zainteresowane kwestiami dostępności
technologii, nie tylko mobilnych, ale generalnie urządzeń głównie firmy Apple dla osób z dysfunkcjami wzroku. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Kłaniam się nisko, zapraszam do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.